Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w wyzwaniu One Block w Minecrafcie. Moi drodzy, cóż za piękny zachód słońca, ale idziemy spać. Słuchajcie, zapewne zastanowicie się, dlaczego nie ma shaderów. To ja już mogę wam od razu pokazać gdzieś tu w rogu. Jeżeli ktoś z was wie, w jaki sposób to naprawić, w jaki sposób to zrobić, żeby działało, będę wdzięczny, bo próbowałem pobrać nowe shadery, stare shadery. Absolutnie nic nie działa, więc nie wiem, co się stało z shaderami. Nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze spróbuję może cofnąć sterowniki karty graficznej, bo była aktualizacja, która mogła to spowodować. Ale wracając. Także niestety nie wygląda to ładnie, przyznam szczerze. W każdym razie, słuchajcie, wybudowałem kolejną platformę. Jak sami widzicie, mam też diamentowy miecz. Niestety mamy gigantyczny problem z żelazem. Zrobiłem sobie tutaj tylko chesta i spodnie, no bo to są chyba te rzeczy, które dają nam najwięcej armora w razie gdyby był kolejny najazd. I co jeszcze tutaj pozmieniałem? Właśnie, czekajcie, bo ostatnio biłem się z zombiakiem. Tak, wiem, gram poza trochę, ale to też nie jakoś wybitnie dużo. Więc swoją drogą. Potrzebna jest mi mączka kostna, dlatego słuchajcie, że udało mi się ogarnąć trochę ziemniaków. A właściwie jednego ziemniaka, chyba. Tak, jest ziemniak jeden. Wypadł mi z zombiaka, w związku z tym zrobimy cyk i go od razu rozmnożymy, żebyśmy mogli już rozmnażać świnie. Więc tak będzie trzeba zrobić, więc posadźmy te 4 i te 4 rozmnóżmy. Szybciutko. Ile nam wypadło? 13, nice. Dodatkowo, zmieniłem jednak tutaj kokosy, tak Wojtku, kokosy, melony oraz dynie. Rosną one tutaj w tym miejscu z bardzo prostej przyczyny. W tym miejscu, nie wiem dlaczego, ale tutaj na przykład nie chciał wyrosnąć jeden melon, ponieważ był jeden melon połączony jakby z tą sadzonką, wiecie którą. I nie wiem dlaczego nie chciał wyrosnąć przez długi, długi czas, więc cóż, niestety musimy to w ten sposób zrobić, ale to chyba nawet i lepiej, bo nie będziemy mieli takiego, wiecie, randomowego, żeby nam wyrosły w jakimś konkretnym, dziwnym miejscu. Czekajcie, bo tutaj widzę, że dorosło towarzystwo. Cały czas ubolewam, moi drodzy, nad brakiem shaderów i powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Minecraft jest dla mnie bardzo dziwny. Dobra, rozmnóżmy. Krowy chyba też się da rozmnożyć. Tu powinna być jakaś mała krówka. Jest mała krówka. Czy wy dacie mi kolejną małą krówkę? Oczywiście, że dacie mi kolejną małą krówkę. A dla was mam ziemniaczki. Proszę bardzo. Macie małą? Macie małą. Kurczaków mamy strasznie dużo. Ja będę musiał coś z tymi kurczakami pomieszać i zrobić. I teraz tak. Słuchajcie, dzisiaj będziemy chyba dalej niestety kopać. Z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze skończyło mi się. Zostały mi, słuchajcie, chyba dwie sztabki żelaza tylko, jeśli się nie mylę. Raczej chyba tak. Skrzynek właściwie w ogóle nie ruszałem. Tylko, o właśnie, czekajcie, może tak przy okazji jeszcze zasadzę drzewo. Bo byłoby miło, gdyby nam wyrosło jakiekolwiek. Bo mamy znowu kolejny raz deficyt drewniany. No i co? No trzeba, słuchajcie, jakoś to zrobić. No kurczę. O! Skończyły mi się sadzonki. Czekajcie, powinienem mieć jeszcze jakieś w piecu chyba. No nie wiem, bardzo dziwnie te shadery wyglądają, kurczę, w sensie brak shaderów. Ale no nie wiem, będę musiał coś pomyśleć, chyba że ktoś z was miał podobną sytuację i znalazł rozwiązanie, to będę wdzięczny za jakąś wiadomość, czy to komentarz, czy to tam na Insta, bo kurczę, no przyzwyczaiłem się do tych shaderów, powiem szczerze, bardzo mocno się przyzwyczaiłem i teraz mi tak jakoś łyso tutaj i to tak porządnie. Dobra, moi drodzy, plan jest taki, kopiemy dzisiaj, musimy tylko zrobić tutaj, o właśnie, tylko teraz, o może faktycznie z tego drewna dalej będziemy ogarniać. Mam nadzieję, że nie przyjdzie do nas jakaś zła faza, aczkolwiek ja na pewno wyposażę się w łuk i chyba jeżeli chodzi o łuk, to ja tutaj chyba więcej tak na dobrą sprawę nie jestem w stanie sobie chyba nawet strzał zrobić, chociaż tutaj mamy jakieś tam magiczne strzały. A czekajcie, mamy jeszcze piórka. Tylko też jest ich niezbyt dużo. Mamy 8. Przydałby się jeszcze właśnie. Musimy, słuchajcie, pokopać trochę gravela, żeby wypadł nam. Mam nadzieję, że wypadnie nam krzemień.
Byłoby miło. Mam nadzieję, że w ten sposób jeszcze z kopaniem tutaj gravela działa. Oczywiście, że działa. Więc niestety musimy troszeczkę pokopać. Wolę być, wiecie co, jak to się mówi, żeby dmuchać... Trzy aż by wyleciały. O, nice. Wiecie, trzeba dmuchać na ziemię. A nie, dobra, bo miałem chyba kilka jeszcze. Czy nie miałem? No, widzę, że tym razem tak średnio nam cokolwiek tutaj jest w stanie wypaść. Świetnie. A nie, dobra, wypadł nam jeden. Potrzebujemy 8. Zbieramy 8, bo więcej piórek i tak nie mamy, chociaż bardzo zastanawiam się nad dobiciem kurczaków, bo ich się już troszeczkę tak na dobrą sprawę nam namnożyło. Widzę, że całkiem ładnie wypada ten krzemień. To może nie będzie aż tak źle. 7 i będzie 8 i jest i 8. Dobra, super. Więc będziemy mieli kolejną porcję strzał i to mi się oczywiście jak najbardziej tutaj przyda. Moment, ja tu gdzieś miałem patyki. Oszczędzajmy to drewno. Cyk, myk. Dobra, mamy 37 strzał. To nie jest wybitnie dużo, ale zawsze to coś tak na dobrą sprawę. Wezmę sobie jeszcze melony do jedzonka. I teraz tak. Czy ja mam tutaj gdzieś jakieś półpłytki? Chyba nie mamy już półpłytek. A nie, mamy jeszcze półpłytki, dobra. Dobra, teraz jak to szło? Może wiecie co zrobimy? Spróbujemy to zrobić może z drugiej strony, tak just in case. Chociaż w sumie to i tak nie będzie miało większej różnicy. Cyk. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba było tak skonstruowane. Tak mi się przynajmniej wydaje, mam nadzieję, że nic nam tutaj nie wyjdzie. Dobra, kopiemy dalej. Jestem bardzo ciekaw, słuchajcie, kiedy będziemy mieli ewentualnie kolejną tutaj, kolejną fazę i mam nadzieję, że będzie to Nether. Bardzo bym chciał mieć już koblarkę, bo widzę, że na razie to mamy z nią bardzo duży problem, a bez kobla to tak... O Jezu, co to jest? A, ryby. Na razie wiecie co, chyba nie będę się bawić tutaj w jakiekolwiek zarybianie, orybianie i tak dalej, chociaż w sumie to są ryby, moglibyśmy je wrzucić, tylko że tutaj były ryby i się widzę, że już po... czy one tam wy... Wiecie co? Ja już chyba wiem, co się z moimi rybami stało. Tutaj jest niedokończone, znaczy niedokończone, tutaj... Och, come on! One pewnie przez to wypadają na 100%. Stracę to drewno? Oczywiście, że straciłem. Czekajcie, ja to spróbuję zabudować. Dobra, teoretycznie nie powinny nam te ryby już wypadać, bo mam niestety złe przeczucie, że mogły właśnie tędy wypadać. Albo zeżarły je te. Nie chciałem powiedzieć krokodyle. Albo je zeżarły. O, czekajcie, bo tutaj mamy złotko, to ja sobie przygotuję. O, może tak. Piaseczek. Będziemy mieli szkło. Bardzo mnie to cieszy. I bardzo by miło było, gdyby była kolejna faza. Naprawdę bym się nie obraził. Oho! Bardzo się cieszę, że wiecie, co zrobiłem ten diamentowy miecz, chociaż... Zużyłem na to wszystkie diamenty, jakie mieliśmy. Ale jak to się mówi, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? Więc wydaje mi się, że nie był głupi pomysł. Myślę, że i tak będziemy jeszcze w przyszłości jakieś tam diamenty mieć. Come on, proszę, gro, możesz mi dać lawę? Please. Nie sądziłem, wiecie co, że... Bo jeżeli ktoś z was oglądał jakiegokolwiek skyblocka, to wie na pewno, że tak na dobrą sprawę na dzień dobry w sumie dostaje się wiaderko z wodą, czy tam kawałek lodu, dostaje się lawę i dzięki temu można sobie już tak na dobrą sprawę od samego początku zrobić właśnie koblarkę, co bardzo mocno, może nie tyle co ułatwia rozgrywkę, co pomaga po prostu, no bo jakby wiecie, można zacząć już od razu od kobla. Tutaj jest trochę inaczej. Fajnie, że ten one block się ogarnął i fajnie to... A. Cyk, proszę bardzo, wpuszczam cię do wody. Ciebie też bym chciał wpuścić, ale widzę, że wolałeś sobie zemrzeć. Trudno, twoja strata.
Więc dostaje się tak na dobrą sprawę wszystko, więc od razu można sobie budować tutaj właśnie z kobla. Natomiast tutaj, no działa to trochę inaczej. Zdecydowanie działa to trochę inaczej, ale z drugiej strony to fajniejsza przygoda trochę. Aczkolwiek, no mówię, trochę mnie boli to, że taki kawał czasu już... O, szlak! Że taki, wiecie, kawał czasu już gramy, a... Do tej pory nic nie mamy. Dobrze, że te strzały zrobiłem. Bardzo dobrze, że te strzały zrobiłem, chociaż... Ja wiem, że... Te gardy, tak? Bo to są chyba gardiani. Oni są ciężcy w zabiciu. Niestety, ale się chamsko ruszają. Przydałby mi się w ogóle, wiecie co, jakiś enchanting. O nie, dostaliśmy fatygę, szlak by to trafił. Aha, ja już nic nie podniosę. No dobra, 4,5 minuty to musimy iść do krów po mleko. Całe szczęście, że te krowy mamy, bo o. Szybko spać, szybko spać, szybko spać, żeby mi się tam gówno nie porespiło. Niestety mamy dwie platformy, na których respi się cała masa mobów. I to jest trochę problematyczne, ale dobra, widzę, że udało mi się zrobić tak, żeby się nie ogarnęły. I dobra, ryby widzę zresztą sobie jako tako żyją. Więc jest okej. Dobra, złączmy się tej klątwy. Dziękuję. Dobra, teraz tak, wypadałoby pozostawiać tutaj rzeczy. Ja oczywiście standardowo mam absolutny burdel w tych skrzynkach i ja sobie z tego doskonale sprawę zdaję. Ale na razie niestety nic z tym więcej nie zrobimy. Dobra, kopmy dalej. Mam nadzieję, że uda nam się przejść na kolejną fazę dzisiaj, bo w sumie troszeczkę już pokopaliśmy. Szlak, no znowu mi nie dają tego, no dlaczego? Gro, błagam. Znaczy, domyślam się, że teraz są właśnie skrzynki, które są powiązane z naszym biomem, tak? Czyli z biomem oceanicznym. Ale mogłaby wejść jakaś taka fajniejsza skrzynka z jakimś prezentem, który będzie dla mnie fajny, a nie beznadziejny. No, mamy jeszcze tutaj kukilofa sporo. Ile w ogóle strzał zużyłem? Czy ja zużyłem wszystkie strzały? Nie. 20 mamy, dobra. Wiecie, to moglibyśmy, wiecie co, spróbować kurczaki zadźgać. Myślę, że to nie byłoby głupie. Ale wydaje mi się, że powinno nam się udać dzisiaj przejść na kolejną fazę. Raczej na pewno, bo trochę długo już czekamy, tak na dobrą sprawę. O Jezu, jeszcze to badziewie. Dobra, ale lepszy ten niż ten potężniejszy, na szczęście. Dobra, widzę, że troszeczkę żelaza sobie tutaj uzupełniamy. Aha, właśnie mi się skończyła. No dobra, trudno. Gdzie to? Mamy sporo... O! O szkurde! Widzę, że mam absolutnego pecha do tych surowców, które potrzebuję. O! Można tak sobie zamieniać? Powiem wam szczerze, że nawet nie wiedziałem, że klikając na daną rzecz i wciskając... Okej! Proszę bardzo, jak się człowiek czegoś uczy w Minecrafcie. No dobra. Będzie odliczanko. Do kolejnej fazy zaraz, please. Please. Tak, wiem, rozwalam. Ojojoj, ojojoj. Kuźwa, znowu. I znowu dostanę zaraz buffa. A nie! Dobrze ci tak. Bawi się w delfiny, widzę kolega zdecydowanie. Dobra, wiecie co? Zrobię sobie tą... Zrobię sobie tego. Żelazo to ja oczywiście dam do przetopienia. Chciałbym w ogóle mieć całego chesta z żelaza, więc myślę, że większość tego żelaza, które tutaj mamy, pójdzie po prostu na przerobienie. Dobra, mamy to teraz tak, standardowo. Brakuje mi tutaj inventory Twixa. Niestety chyba nie mam żadnego modloadera, ale jeżeli będę mieć,
to spróbuję sobie znaleźć właśnie inwentory Twixa. Byłoby nam dużo, dużo prościej tu tym wszystkim zarządzać. I ja wiem, że tu jest absolutny, całkowity, katastrofalny burdel. Wiem. Po prostu wiem. Ale no mówię, póki nie będziemy mieli domu, moim zdaniem nie ma absolutnie sensu się tutaj w cokolwiek bawić w ten sposób, bo i tak bym musiał to przerzucać po prostu co 5 sekund, żeby wiecie, cokolwiek ogarnąć, prawda? Więc lepiej na razie zostawić to tak jak jest. A jak już będziemy mieli dostęp do kobla, takiego potężniejszego kobla, to myślę, że się zabierzemy. Chociaż mam trochę kobla, więc teoretycznie można by spróbować już jakieś coś zrobić. Ale myślę też, że wiecie co, nie będziemy robić jakiegoś takiego wybitnego super hiper domu. W sensie zrobimy tylko taką małą, powiedzmy, klitkę z łóżkiem i ewentualnie magazyn. To by też było dobre do zrobienia. Dobra, czekajcie, teraz tak. Jak my tu stoimy z... O, tu jeszcze żelazo jest. Ej, dobra, sporo już tego żelaza jest. No nie zwróciłem uwagi nawet, że tam miałem. Dobra, 7 żelaza. To 7 żelaza, to ja mogę chyba sobie zrobić buty. I potrzebuję jeszcze 2 żelaza chyba na czapkę. Więc sobie zróbmy. Więc można powiedzieć, słuchajcie, że mamy już pełny rynsztunek. Tak jakby. Więc myślę, że nie będzie źle. Dobra, ile ja tego kobla w ogóle tutaj mam? Wiecie co? No mamy, tak bym powiedział, 2 staki. 3 staki. W zasadzie 2,5 staka mamy kobla. Więc nie jest źle. Tylko teraz pytanie, jak tu ogarnąć ten dom? Ale myślę, że wiecie co? Raczej chyba ogarniemy go w ten sposób, żeby on tutaj był jakby połączony, żebyśmy nie marnowali sobie miejsca, którego i tak już mamy mało. Cyk, to będzie tutaj. No dobra, no może jeszcze ten jeden. Dobra, słuchajcie, to powiedzmy, że jako taki zarys domu mamy. Myślę, że tak będzie spoko. Tutaj ewentualnie porobimy sobie jeszcze może jakieś skrzynki. Myślę, że tak będzie najlepiej. Tylko teraz tak, drzwi chcę zrobić po środku, to będą tutaj. Więc chyba tak będzie wyglądać nasza chałupa. Myślę, że tak, na pewno zrobimy okna, więc ja może tutaj już pozaznaczam, gdzie ewentualnie one będą. Znacie mnie doskonale i wiecie, że z reguły buduję wszędzie takie same domki, bo w sumie taki, powiedzmy, że design gdzieś mi się podoba. Więc myślę, że tak to będzie zrobione. Więc sobie możemy już tutaj delikatnie... Będzie trzeba i tak jeszcze jeden do góry. Oj, tu będą okna, więc wszystkie te ściany możemy podnieść tak do góry, żeby... myślę... Nie, słuchajcie, wystarczy nam na spokojnie kobla na dom. Obawiałem się, że może nie wystarczyć. Ale widzę, że nie jest źle. Także dobra, mamy zalążek domu. więc myślę, że coś takiego przynajmniej na razie będzie. Tutaj trzeba zrobić tak, bo tu będą drzwi. I tutaj będzie tak. Dobra, więc słuchajcie, teoretycznie dom... O, wait a second. Co ja tu źle zrobiłem? Moment. Czekajcie, tu jest środkowe. To drzwi są... Moment, tu jest coś nie tak. Ojeja! Co tu się wydarzy? Czy ja mam źle zrobioną tą No i zaraz się okaże, że mam źle zrobioną platformę, prawda? Ale to jest absolutnie niemożliwe, żeby ona była źle zrobiona. To ja się pomyliłem. Dobra. Nie. Jest okej. Jest okej. Ja się pomyliłem. Źle postawiłem tutaj klocki. Teraz będzie dobrze. O, dobra. No i super. I wszystko się zgadza. Także dobra. Tak będzie to wszystko wyglądać, nasza chałupa. Właściwie mógłbym ją też rozbudowywać, jakby nie patrzeć. Moglibyśmy też tutaj zrobić takie, wiecie, coś na zasadzie takiego domu w okręgu. A może jeszcze na tym pomyślę, więc na razie może to zostawmy. Spróbujmy, słuchajcie, dzisiaj się przykopać do tej kolejnej fazy. Bo naprawdę, ale bez tego kobla to będzie nam strasznie ciężko. Dobra, mamy żelazo, więc będę kopać już żelaznym kilofem.
powiedzcie, że zaraz... Aha, dobra, widzę, że tak. Kolejna zajebista skrzynka, która nie daje mi tego, co chcę! Powinno być... Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno być zaraz gdzieś odliczanie, bo kopiemy tutaj w tym już chyba od 3 odcinków. Więc teoretycznie... O! Aha, harpoon, salmon, cod... O! Dobrze mi się wydawało, że będzie kolejna faza. Sympatycznie. Zaraz zobaczymy w ogóle, co będziemy mieli, bo tego jestem bardzo ciekaw. Dobra, na razie to wszystko tutaj pozostawiamy oprócz strzał, bo nie wiem, co tu się może wydarzyć. Słuchajcie, jeżeli byśmy mieli teraz netherowy biom, to byłoby super. To byłoby naprawdę super. Ja tu gdzieś miałem charcoal, tu jest charcoal, więc wrzućmy to. Mam bardzo dużo piasku, więc też zaraz gdzieś... Dobra, ja się spróbuję stąd troszeczkę posunąć. 7, 5, 4, 3, 2, 1... Jungle Dungeon! No fajnie! Cobblestone, Jungle Log, Mossy Cobblestone, Redstone Ore, Bamboo, Cocoa Beans, Diamond, Jungle Sampling, Lapis Lazuli, Lead, Paper, Sugar, Sugar Cane, Vine, Horse, Ocelot, Panda, Parrot, Vex, Witch. O, szlak, Vexy będą. Plus oprócz tego mamy szansę oczywiście chyba natrafić na te starsze stworzenia. O, bardzo niedobrze. No, ale niestety to jest to wyzwanie, więc na tym musimy się skupić. Ważne jest to, że mamy zalążek domu, mamy jeszcze jedną platformę, o której będę mógł coś pomyśleć. Czyli teoretycznie tak, będziemy mieli możliwość hodowania sobie jeszcze oprócz tutaj wszystkich rzeczy kakao. Sugarcane też tam był? Tak, sugarcane też będzie, więc teoretycznie, no nie, to nam i tak nie, bo nie mamy tego... jak to się zwie? Nie będziemy, słuchajcie, mieli nie lapisu, tylko obsidianu, żeby ewentualnie ogarnąć sobie na enchant. Dobra, widzę, że na razie to ja tu kopię same bloki, takie zwyczajne absolutnie. Dobra, jest piasek. Jak sami widzicie też, tutaj to działa właśnie na takiej zasadzie, że cały czas mamy wszystkie te klocki, które mieliśmy poprzednio, plus dodatkowe z każdej fazy. I mam wrażenie, że te z każdej fazy pojawiają się znacznie częściej. Zastanawiam się bardzo, jak działa to z perspektywy... jak to określić? O nie, Vex. Nie, papuga! Papugi! Ojojoj, czekajcie, gdzie ja mam moje nasiona, halo nasiona, nie mówcie mi, że nie mam nasion, bo mnie zaraz szlak trafi, dobra, idziemy po nasiona. Ja chcę papugę i mnie to absolutnie nie interesuje. O, akurat widzę, że nam trochę wyrosło, więc trochę nasion będzie, 11. Dobrze, mam nadzieję, że któraś ta ara będzie moja. I to będziesz nią ty. Dobrze. Gdzie jest ta druga? Halo? Nie pluskamy się! Proszę wyjść! Proszę wyjść z drzwi. No cześć. Muszę po ciebie wejść, koleżanko. Dobrze, jesteś też moja. Super. Czy ty też jesteś z tych papug, które mogą mi usiąść na ramieniu? Czy ja mam dwie papugi na ramieniu? Aha. Proszę wylecieć. Zapraszam do mnie. Nie? Chodzisz tu. Nie pluskaj się tam! Wyłaś! Chodź tu do mnie! Chodź! Cip, cip! No, bardzo dobrze. Okej, okay, słuchajcie, to mamy papugę. No niestety dwóch tak na dobrą sprawę chyba nie da się mieć na ramieniu. Da się mieć dwie papugi na ramieniu. No dobrze, więc słuchajcie, my na dzisiaj będziemy sobie kończyć odcinek, także jak widzicie mamy tutaj papuzią... A, no tak, jak się skoczy, to się tak robi. Także jak widzicie, mamy papuzią armię.
powoli moimi krokami. Słuchajcie, dajcie mi znać, co z tymi shaderami, jeżeli ktoś z was wie i miał taki problem. I teraz tak, co ja tutaj mam w planach zrobić w następnym odcinku? Myślę, że pomyślę tutaj, jak zrobić ten dom i ewentualnie jak go rozbudować, bo mówię, myślę, że moglibyśmy zrobić coś takiego, że byłby on połączony takimi właśnie otóż to rzeczami i na przykład tutaj w sumie po skosie, tylko teraz jeszcze nie wiem, jakby to tutaj zrobić i ogarnąć, ale moglibyśmy na przykład tutaj po skosie zrobić takie przejście i tutaj byłoby kolejny, gdzie na przykład z jednej strony byłby magazyn, z drugiej strony byłaby jakaś kuźnia, enchanting i na przykład do gotowania cokolwiek. Myślę, że tak by było chyba najlepiej, więc mielibyśmy powiedzmy taki malutki forcik, zameczek, coś w tym stylu. Także jak sami widzicie, idzie całkiem nieźle. Dalej ubolewam bardzo nad tym, że nie mam większej ilości kobla, ale trochę tutaj z tego zdobywamy. Więc słuchajcie, zróbmy tak. W następnym odcinku ogarnę tutaj, spróbuję zrobić jakieś podstawy, więc myślę, że zrobimy ten dom, skończymy go i wybudujemy. Może nie aż tyle tego piasku, 32 chyba nam starczą. Spróbuję rozmnożyć więcej zwierząt, żeby były, ale jako tako nie będę tutaj zbytnio nic budować. Musimy się zastanowić, co chcemy zrobić na tej platformie, więc tutaj byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście może macie jakiś pomysł, co moglibyśmy zrobić, więc byłoby miło. No i co? No i no to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Także cóż, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, słyszymy się w kolejnym i mam nadzieję, że będą działać shadery. Będzie, mam nadzieję, że spoko. Dobra, mamy 6. O Jezu, ile jajek. To chickeny, ja was muszę zabić, bo ja potrzebuję strzały. Czy się wam to podoba, czy nie? Generalnie zostawię jednego kurczaka, bo powiem wam, że zauważyłem i wydaje mi się, że to chyba zawsze tak było w Minecrafcie, albo to po prostu ja mam jakiegoś farta, ale faktycznie tak jest, że jeżeli strzela się jajkiem w kurczaka, to lepiej ogarniają się i znoszą te małe kurczaki. O czym ja nawet, szczerze powiedziawszy, to średnio... Aha, wypluł nam się jeden, okej. To będzie trzeba was rozmnożyć. Będziecie się rozmnażać na potęgę. Zresztą kurczaki się w miarę szybko rozmnaża, więc nie powinno być problemu, o ile jego dziabne. Dobra, ale kończymy, słuchajcie, ten odcinek. Także ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Słyszymy się w kolejnym. No i czekam na wasze rady. Właśnie dotyczące chyba najbardziej tutaj tych shaderów, bo nad tym domem to po prostu jakoś tam popracuję. Także dziękuję wam za uwagę. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.